Co robić, żeby wygrać wybory? Co robić, żeby zostać radną? Co robić, żeby zostać radną? Ten materiał przygotowałem w odpowiedzi na pytania, prośby o to, żeby pomóc kandydatom zwiększyć szansę na wygraną w wyborach samorządowych. Tych pytań im bliżej do wyborów, tym więcej i zazwyczaj wtedy już nie ma czasu na to, żeby pomagać bezpośrednio pojedynczo kandydatom, więc przygotowałem maksymalnie skondensowany materiał, który mam nadzieję wykorzystasz i wdrożysz, taki materiał, który pomoże Ci zwiększyć Twoje szanse na wygraną w wyborach. Ja się nazywam Jacek Babiel, na co dzień pomagam wygrywać wybory na wszystkich szczeblach. To, co znajdziesz w tych materiałach, w tym kursie skondensowanym, bardzo szybkim kursie, to kwintesencja pewnych elementów działań, które należy według mnie podjąć po to, żeby zwiększyć szanse na wygraną w wyborach. Będę mówić w tych materiałach o tym, co robić, czego nie robić, jak wykorzystać czas, jak pokonać konkurentów, jak zwiększyć przewagę, co zrobić, żeby wyborcy zwracali na Ciebie uwagę, co zrobić, żeby zwrócić uwagę też mediów, co zrobić, jak dobrze przeanalizować to, co działo się do tej pory na terenie Twojego działania, w Twojej społeczności lokalnej. Będę mówić też o innych narzędziach, które warto wykorzystać. Kurs jest wskazówką do tego, co i jak podjąć, jakie działania, jakich narzędzi używać, jak zacząć organizować Twoje otoczenie, jak szukać współpracowników i jak natychmiast zacząć wdrażać te elementy, które pomagały wygrywać moim klientom i pomagały przeskakiwać konkurencję i zdobywać większą ilość głosów. Jeśli chcesz naprawdę zostać radną, radnym w gminie, w powiecie, w województwie, to ten materiał jest dla Ciebie.